wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. W piątek, 25 października, w klasztorze ojców franciszkanów w Wilnie odbyło się spotkanie promujące książkę o zgromadzeniu sióstr misjonarek świętej rodziny. W spotkaniu udział wzięli siostry, autorki książki. Siostra Alicja i siostra Jadwiga, pomysłodawca i fundator wydania książki, ksiądz dr Adam Szot, siostry misjonarki z Wilna i Ejszyszyk. Dzisiaj księdza Adama gościmy w audycji Rozmowa Dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na proszę księdza. Wieków. Witam serdecznie. Proszę księdza, jest sobota, 26 października, godzina 7:30. Gdy audycja poleci w eterze, w poniedziałek, 28 października, księdza już na Litwie nie będzie, bo obowiązki wzywają. Bardzo dziękujemy, że czcigodny ksiądz znalazł chwilę czasu dla naszego radia. Po wywiadzie na mszę, a potem do Ejszyszyk. Tam również odbędzie się prezentacja książki. Tam ma być promocja książki, tak jak wczoraj tutaj w Wilnie, tak samo właśnie w Ejszyszkach, gdzie siostry mają swój drugi dom, będzie promocja książki. Książka traktuje o zgromadzeniu sióstr misjonarek świętej rodziny i jego założycielce, błogosławionej Bolesławie Lament, postaci nieszeregowej. Na pewno nie, bo osoba ciekawa, która odnalazła w sobie pragnienie służby na rzecz jedności chrześcijan. Tu jakby nie czas i miejsce opowiadać cały życiorys siostry założycielki, ale sam fakt, że zgromadzenie zakonne powstało, jak mówimy, na Kresach, w Mohylewie, potem pierwsze domy były w Petersburgu i to jeszcze w okresie Rosji carskiej pod zaborami. Oczywiście siostry nie chodziły wówczas w habitach, działały raczej jako stowarzyszenie kobiet posługujące na rzecz dzieci, ubogich, a więc była to forma taka ukryta życia zakonnego, ale już na początku właśnie XX wieku no, siostra Bolesława założyła zgromadzenie sióstr misjonarek świętej rodziny i tym wezwaniem, hasłem była troska o jedność chrześcijan, aby wszyscy stanowili jedno. Jest to stowarzyszenie żeńskie dla dziewcząt, tak? Tak, oczywiście. Zakon jest żeński i skupia siostry zakonne, kobiety z różnych stron. Oczywiście pierwotnie najwięcej osób było z terenu dzisiejszej Białorusi, Litwy, Polski. Teraz siostry też pracują na misjach, są w Afryce na przykład. Tam oczywiście rozumienie jedności chrześcijan nie ogranicza się tylko do tego ekumenizmu, powiedzmy, z prawosławnymi, ale też jest rozumiany znacznie szerzej, nawet dawanie świadectwa wobec muzułmanów czy osób innych religii. Proces beatyfikacyjny Matki Bolesławy został przeprowadzony w latach 1973-1991. Tak. 5 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Białymstoku beatyfikacji Bolesławy Lament w czasie czwartej pielgrzymki do Polski. Podobno ksiądz wszystko to widział. Byłem świadkiem. I nie zapomni nigdy. Byłem świadkiem tych wydarzeń, tak jak mówiłem wczoraj na promocji. Miałem ten zaszczyt, aby diakonować papieżowi w czasie mszy świętej, a więc stałem tuż obok, przy ołtarzu, wtedy kiedy mówił homilię, jak to się mówi, ramię w ramię, razem z kolegą diakonem, żeśmy posługiwali Ojcu Świętemu i byłem świadkiem tych wydarzeń, a więc ogłoszenia, że Bolesława Lament jest błogosławioną, odsłonięcia takiego obrazu, który zawsze się odsłania bez względu na to, czy ogłoszony jest ktoś błogosławionym, czy świętym w Rzymie, czy w innych miejscach na świecie, to zawsze też z tej okazji odsłaniany jest wizerunek błogosławionej czy świętej osoby, także też w tym uczestniczyłem. No i na pewno to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle także w dziejach Białegostoku, bo raz był papież w Białymstoku i być może ostatni i tym bardziej w moim życiu też traktuję to jako taką łaskę Bożą i zaszczyt, że mogłem właśnie w tym uczestniczyć. Księże, jak przebiegał proces tworzenia książki? Bo siostry poświęcały swój prywatny czas, bo przecież są obowiązki, posługi zakonne. To na pewno efekt ciężkiej pracy sióstr, bo ja jako redaktor zmobilizowałem się do tego, żeby nadać temu taką szatę graficzną.
czyli wszystkie te sprawy edytorskie związane no, z projektem książki, okładki, z zamieszczeniem archiwalnych zdjęć, które są... Tytułu książki? No tytuł książki też sam nadałem trochę. Siostry oczywiście zaakceptowały, bo to jest na większą chwałę Boga. Jest to cytat z wystąpienia, czy w ogóle z pism matki założycielki i to jest też jakby taka przewodnia myśl sióstr zgromadzenia całego, że wszystko co czynią, to czynią na większą chwałę Boga. Oczywiście tutaj też no, ciśnie się takie porównanie ze świętym Ignacym Loyola, założycielem jezuitów, który mówił, że największą chwałę Boga ad majorem Dei gloriam, więc tutaj na pewno też te idee są wspólne. Natomiast książka to jest tak naprawdę efekt pracy naukowej sióstr, bo są to no, przerobione prace magisterskie, które siostry pisały pod moim kierunkiem. Jestem promotorem prac magisterskich. No, odrzuciliśmy pewne elementy takie no, charakterystyczne dla prac dyplomowych, nadając temu no, charakter książki. Siostra Jadwiga podczas przedstawienia swojej części książki, bo są dwie części, jedna... Tak, to znaczy podział jest bardzo prosty, bo to są studia nad dziejami zgromadzenia i siostra Alicja pisała o początkach zgromadzenia, o założycielce, o początkach w Wilnie, bo siostry są tutaj w Wilnie i na terenie archidiecezji wileńskiej obecne od 1927 roku i siostra Alicja pisała do zakończenia wojny. W 1945-1946 roku siostry w większości zostały zmuszone do tego, aby opuścić Wileńszczyznę no, w ramach tak zwanej no, repatriacji czy ekspatriacji. Przeszły wcześniej jeszcze przez więzienia, niektóre były też na robotach przymusowych, więc ten okres wojny też no, był taki bardzo dramatyczny. I siostra Alicja, pisząc swoją pracę, skupiła się na początkach i na tym okresie właśnie do końca wojny. Natomiast siostra Jadwiga opisała dalszą część zgromadzenia, czyli te lata powojenne, znowu no, bardzo dramatyczne, bo siostry musiały się ukrywać, prowadziły normalne, byśmy powiedzieli, no, życie właśnie bez habitów. To nie było też życie świeckie, mimo że chodziły do takich normalnych prac, ale oczywiście starały się na ile to możliwe przestrzegać reguł zakonnych. I siostra Jadwiga tę drugą część pracy doprowadziła no, do końca XX wieku, do roku 2000. Ale przy okazji siostra Jadwiga opowiadała o działalności sióstr misjonarek. Otóż siostry misjonarki niosą Słowo Boże na wszystkich kontynentach. I co ciekawe, na przykład w Afryce, tak siostra Jadwiga mówiła, o Jezusie zaczną mówić, kiedy im, tubylcom, tym czarnoskórym mieszkańcom, dasz coś materialnego. Tak samo i w zakładach karnych. No, o zakładach karnych to no, nie możemy się dziwić, bo tam no, zepsuci ludzie siedzą, no, większość. Siostry też mają tam misję. Ale, to nie... Ale proszę księdza, czy w nasze czasy są ludzie, którym za udowodnienie o istnieniu Pana Boga trzeba zapłacić? Nie, to nie można, absolutnie. Absolutnie w taki sposób do tego nie podchodzimy, że płacimy za przekaz Ewangelii. Natomiast no, rzeczą, byśmy powiedzieli, no, przyjętą powszechnie, bez względu na to, w jakim kraju czy kontynencie żyjemy, że nawet jeśli idziemy do kogoś w gości, no to niesiemy no, jakiś cukierki. Prezent, cukierki dzieciom, jakąś książkę, bukiet kwiatów, no, jak to się mówi, drobne prezenty, upominki, no po to, żeby przełamać bariery, żeby otworzyć ludzkie serca, nawiązać kontakty i siostra pewnie mówiąc o tym, że to głoszenie Ewangelii połączone jest też z taką no, działalnością charytatywną, bo to nie jest tylko wręczanie jakichś ubrań dla chęci wzbogacenia kogoś, czy raczej właśnie, aby przyjść z pomocą potrzebującym, czyli świadczyć to miłosierdzie, okazywać miłość bliźniemu, czyli wypełniać to pierwsze podstawowe przecież z przykazań, do których są zobowiązani wszyscy wierzący, wszyscy katolicy, a tym bardziej siostry zakonne, że najpierw głodnego nakarmić, nagiego przyodziać, a przy okazji tak powiedzieć, że czynimy to ze względu na Chrystusa i na to przekazanie miłości. Podczas wczorajszej prezentacji autorki siostra Alicja i siostra Jadwiga kierowali w stronę czcigodnego księdza szczere słowa podziękowania za pomoc, promocję i sam pomysł powstania książki. Szanowny książę, proszę opowiedzieć naszym słuchaczom o sobie. Wiemy, że jako
prawdziwy Polak, ksiądz niejednokrotnie zwiedza Wilno i schyla czoła przed Panną Świętą, co w ostrej świecie bramie. Na pewno tak jest za każdym razem, tak jak wczoraj też tutaj z kolegą księdzem Andrzejem przyjechaliśmy do Wilna, to oczywiście byliśmy w ostrej bramie i niejako spacer, wędrowanie po Wilnie rozpoczynamy, czy rozpoczynam zawsze od tego miejsca, czyli staram się Matce Bożej się pokłonić. Te moje związki z Wilnem są już, bym powiedział, długoletnie. Pierwszy raz w Wilnie byłem w roku 89. To jeszcze był Związek Radziecki i pamiętam to Wilno no całkiem jakby inne, takie sowieckie. Teraz mam wrażenie, że jestem no, w stolicy europejskiej, wolnego kraju, natomiast no, wtedy chyba miałem wrażenie, że jestem gdzieś w mieście na prowincji Związku Radzieckiego. No takie mam jakieś porównanie. Ale te moje zainteresowania z Wilnem są też związane ze względów no, naukowych. Doktorat pisałem o arcybiskupie Romualdzie Jałbrzychowskim, pierwszym metropolicie wileńskim. Pierwszy był Cieplak, ale mianowany, ale umarł w Ameryce, nawet nie dojechał do Wilna, aby zostać tutaj ordynariuszem diecezji, archidiecezji wileńskiej. Natomiast właśnie Romuald Jałbrzychowski, który tutaj w Wilnie przebywał od 1926 roku, no stał się bohaterem moich badań naukowych, no pracę doktorską napisałem, wydałem książkę o nim. Zresztą potem oczywiście, jak wiadomo, został wyrzucony z Wilna przez Sowietów. W 1945 roku przyjechał do Białegostoku i w Białymstoku umarł i jest tam pogrzebany. Stąd też to moje zainteresowanie właśnie Wilnem ze względów takich historycznych. Zresztą łączyłem wczoraj przyjemne z pożytecznym. No, przyjemnym było spotkanie z siostrami, ta promocja. Przyjemnym było wędrowanie po Wilnie, spotkanie właśnie w Ostrej Bramie z Matką Bożą. Byliśmy w kościele w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego. No, pożyteczne było też to, że jeszcze z samego rana przesiedzieliśmy kilka godzin w archiwach, korzystając z tego, że przyjechaliśmy do Wilna, więc poświęciliśmy też czas na no, badania naukowe, na to, żeby zbierać kolejne materiały, może do kolejnej książki, czy do jakichś artykułów. Dziękuję najmocniej drogiemu księdzu, że w ten sobotni poranek zgodził się opowiedzieć dla słuchaczy Radia Wilno o książce Na większą chwałę Bogu, w której możemy zapoznać się o historii zgromadzenia sióstr misjonarek Świętej Rodziny. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że książka mogła się ukazać i mam nadzieję, że też przybliży mieszkańcom Wilna, Wileńszczyzny właśnie no, dzieło sióstr misjonarek Świętej Rodziny. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia mówiliśmy z pomysłodawcą, fundatorem i promotorem wydania książki Na większą chwałę Bogu, księdzem doktorem Adamem Szotem. Z Panem Bogiem i do usłyszenia. Dobrego dnia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.